około 7.40, 7.45 po prostu zaczęła się cała sytuacja. Pożar, tak to nazwijmy, w tempie błyskawicznym się po prostu rozprzestrzenił, tak? Dym po prostu był taki, że na korytarzach, proszę pana, nie można było czym oddychać. Ludzie w panice zaczęli wybiegać, więc sąsiedzi, którzy wybiegali, ja prosiłem, żeby wracali z portem do mieszkań, bo mówię, że nawet z dwóch albo trzech piętr nie zdążą zejść, tak? Z zewnątrz po prostu myśmy mieszkali na szóstym piętrze. Otworzyliśmy okno, dym się dostawał w tempie też błyskawicznym, nie można było w ogóle otworzyć okna, a wewnątrz z kolei z kratek wentylacyjnej mieliśmy całe mieszkanie już po prostu zawalone dymem. Także nie można było po prostu jak oddychać, tak? Ale jedna z pań po prostu wezwała od razu straż pożarną, bośmy tutaj dzwonili z żoną, więc straż pożarna zareagowała błyskawicznie. Karetka już zaczęła po prostu jechać, strażacy byli, można powiedzieć, że natychmiast po prostu na miejscu, tak? W lokalu mieszkalnym przebywała jedna osoba. W tym momencie lekarz pogotowia stwierdził zgon. Zastępy straży pożarnej pożar ugasiły. Sprawdziliśmy cały lokal, sprawdziliśmy, czy nie ma jakichś zarzewi ognia ukrytych. Przewietrzyliśmy ciągi komunikacyjne, sprawdziliśmy lokale powyżej. Sprawdziliśmy ścianę elewacyjną budynku, czy nie ma jakichś zagrożeń, zarzewi ukrytych. W tym momencie wykluczyliśmy wszystkie zagrożenia. Końcowa faza działań będzie wracać do bazy. Przyczynę ostatecznie ustali policja. Wstawaj do panu, co się stali w lokalu.